Pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić mikroskop optyczny z takiego taniego laserka za 2 zł. Najpierw musimy otworzyć laser. Teraz tak, interesuje nas tylko ta część. Te dwie diody zostawiamy na bok. Soczewka z lasera znajduje się mniej więcej w tym miejscu, więc musimy się do niej dostać. A żeby się do niej dostać, to tutaj musimy odkręcić. Jest taka plastikowa część na gwincie. Z tego co pamiętam, w każdym laserze tak samo to wygląda. W każdym chińskim laserze. I tutaj widzimy, w środku jest soczewka. Soczewka nie wygląda tak samo z obu stron. Obie strony są wypukłe soczewki, ale będziemy ustawiać tą soczewkę w taki sposób, żeby strona, po której jest jeszcze taki delikatny rancik, żeby była od strony obserwowanego obiektu. I teraz tą soczewkę musimy jakoś zamocować na obiektywie telefonu. Trzeba ją zamocować dokładnie na środku obiektywu. Żeby zamocować soczewkę, ja używam taśmy klejącej. I muszę ustawić soczewkę idealnie na środku obiektywu. I spróbujemy sobie pooglądać jeden grosz. Telefon muszę trzymać bardzo blisko próbki. I mogę sobie włączyć też latarkę. Zobaczcie, co się dzieje. Ja zawsze lubię trzymać telefon w 4 palcach, bardzo blisko obiektu. I teraz ściskając lub odpuszczając palce, mogę sobie regulować poziom telefonu. Bo trzymając w jednej ręce praktycznie niemożliwe jest, żeby dobrze to zrobić. Tutaj jeszcze inna próbka, 50 zł.
I jeszcze jakiś losowy układzik scalony. Jakość obrazu nie jest powalająca, ale jeśli mówimy o mikroskopie za 2 zł, to myślę, że jest ok. Tutaj dla porównania już taki prawdziwy mikroskop o powiększeniu 40 razy. Jakość jest o wiele lepsza, ale ten mikroskop też kosztuje prawie 1000 zł, więc to nie ma porównania. Jeszcze układzik mikroelektroniczny. Wydaje mi się, że mikroskop z lasera pozwala uzyskać podobny poziom powiększenia, tylko o wiele gorszej jakości, ale czasami być może przyda Wam się.